Cześć, nazywam się Wojtek Pietraszek. Zapraszam do obejrzenia filmiku, w którym pokazuję fajny futerał, case firmy Gator. O kurczę, tutaj widać solidną tutaj taką blachę, to jest metalu. Wierzcie mi, na solidnych nóżeczkach takich, w czterech nóżkach i tutaj zawiasów mamy 3 aluminiowe, tutaj można powiedzieć ten jakby ta rama. O kurde, o, to coś aluminiowe. Tutaj mamy jeszcze, jakbyśmy chcieli sobie położyć na czymś, to mamy jeszcze takie nóżki dodatkowo. A w ogóle powiem wam, co to jest za model, bo to jest tutaj nie wiem, czy widać to. Chodź tu. Wow. O, takie coś. No tutaj mamy jeszcze miejsce na podpisanie się. No nie wiem, takie chyba jakoś zafoliowane. Można to chyba zdjąć i sobie napisać jakimś markerem. Mamy tutaj też 3 zamki. Raz, dwa. No i tutaj trzeci. Solidny uchwyt na takich też solidnych nitowanych zaczepach. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda w środku, bo to tak nie ma co się podniecać za bardzo. Nie zobaczymy futerka. Dobra, o. Aha, tutaj mamy tak. Numer. Numer kogo? Inspektora. Ten inspektor nie ma imienia, tylko ma numer. Ciekawe, jak tam w Chinach do siebie się zwracają po numerkach. Tak to wygląda. Mamy jeszcze oczywiście kluczyki. 2 kluczyki do kompletu. No i teraz, jak to wygląda w środku. Tak to wygląda. Tararam. Tutaj mamy tak. Jedną kieszonkę dosyć długą. Drugą też taką wielką kieszonkę. Ogólnie tutaj, jak widać, pod główkę mamy dosyć duży otwór, czyli możemy różne rodzaje tych główek wsadzić. Kształt ogólnie to jest właśnie Stratocaster. Też jest on tak mniej więcej zaznaczony, żeby weszła tam każda gitara. No to pod spodem, z drugiej strony, to mamy jeszcze tak wyściełane takim futereczkiem, też to wszystko ładnie wygląda. Całkiem solidna robota. Fajnie to się zamyka, ponieważ z jednej strony jest tutaj jakby taka szyna wysunięta, można powiedzieć, a tutaj z drugiej strony jest taka rynienka. O. I to tak fajnie, jak już składam, to fajnie wchodzi jedno w drugie, także pewnie woda jakoś specjalnie może też nie przełazi, nie przedostaje się. W każdym razie jest dosyć szczelnie zamknięte. No, całkiem chyba polecam, no tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że polecam, papatki.